Cześć. Witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i dziś kolejne wideo serii denko kosmetyczne. Pierwsze denko w roku 2023 i tak jak wam już wspominałam w poprzednich odcinkach z tej serii, trochę mi się tych zużytych opakowań nazbierało, ale pomału się odgruzowuje i myślę, że jeszcze jedno denko poza tym dzisiejszym i powinnam być Końcu na bieżąco. A więc co, już może bez zbędnego gadania zabieramy się do przeglądu tego ogromnego kosza i poopowiadam Wam po kilka słów o kosmetykach, które się tutaj znajdują, i jak mi się one sprawdziły, lub też jak mi się nie sprawdziły, jak zwykle jest to tylko moja opinia, więc tradycyjnie jeśli macie odmienną, lub też chcielibyście jeszcze coś dodać od siebie, to piszcie proszę w komentarzach, a ja zabieram się już za segregowanie tego kosza i zaczynamy! to co, zacznijmy sobie może od kosmetyków do ciała mam ich tutaj całkiem sporo, bo w tą kategorię także, w tej kategorii także umieściłam produkty typu świece, zapachy, suplementy no i może właśnie od tych suplementów sobie zacznijmy tradycyjnie młody jęczmień, ja używam mojego marki Farm. wiecie, że ja już przeszłam też przez wiele opakowań tego produktu, tego suplementu on pomaga mi, po prostu pobudza moją pracę jelit, mój metabolizm, więc bardzo polecam jeżeli bylibyście zainteresowani, to poczytajcie sobie o tych dobroczynnych właściwościach młodego jęczmienia. Jeżeli chodzi dalej o suplementy, to tak szybciutko: plus 100% multiwitamina plus minerały. Ja lubię sobie taką właśnie musującą multivitaminkę wypijać rano, razem z witaminą C, witaminą jeszcze dodatkowo D. Później mamy witaminy, takie żelki, które mają pomagać właśnie na porost włosów, kondycji włosów. I to jest marka Hairburst. Też widziałam ją w jednej, u jednej z youtuberek, której właśnie kanał śledzę. I tutaj mamy właśnie oczywiście tą biotynę, mamy cynk, mamy przeróżne witaminy, które rzeczywiście no, działają. Ja widzę, że bardzo dużo mi rośnie takich malutkich włosków, ale na ten proces składa się to, że ja je bardzo często olejuję, wcieram w cierki, w skórę głowy, no i właśnie jeszcze wspomagam to wszystko taki witaminami, więc myślę, że to wszystko razem działa na korzyść moich włosów, które są blond, są rozjaśniane, więc one potrzebują tego, aby o nie zadbać, żeby jako tako wyglądały. No i to chyba byłoby wszystko, a nie, jeszcze jeden suplement i duna. Ja bardzo lubię te suplementy i to jest akurat taki, taka, taki zestaw na włosy, skórę oraz paznokcie, też bardzo dobrze mi się sprawdzał. Teraz mam chyba witaminę C i kolagen, jedna kapsułka Dziennie. No i teraz już przechodzimy dalej, zapachy. Tak jak wspominałam, umieściłam też tutaj zapachy. To może perfumy. Zużyłam perfumy La Combe, la Vie Belle. Widzieliście pewnie w ostatnich moich zakupach albo będziecie widzieć w kolejnym wideo, bo dzisiaj też to wideo dla Was nagrywam, że zakupiłam sobie już kolejną buteleczkę tych perfum. To są takie dla mnie perfumy, jak nie wiem co wybrać, potrzebuję na szybko prysnąć się raz, dwa razy. No to właśnie te perfumy świetnie mi się sprawdzają. Każda pora roku, o każdej porze dnia, naprawdę bardzo przyjemne. No i miałam też tutaj próbkę perfum Yves Saint Laurent Libre i też bardzo fajne perfumy, jednak one miałam wrażenie, że nie utrzymywały się na skórze tak długo jak na przykład Tlencom, czy też jeden z moich ulubionych perfum, na przykład um, Chanel. Więc y, tutaj nie wiem, dajcie znać, czy jak one długo się u Was utrzymują. Myślę, że kupię sobie taką trzydziestkę na wypróbowanie, bo sam zapach jest dość ciekawy. Jest to chyba jeden z takich nowszych zapachów i w Saint-Laurent. E, no dobrze, i teraz dalej świece. Jeżeli chodzi o zapachy, no to mamy też świece świece, które używałam tak koniec lata do listopada powiedzmy. Były to te świece dwie. Mamy jedne, jedną, dużą świecę Sand and Fog i to jest akurat zapach Newport. Powiem wam, że bardzo lubię te świece, one się ładnie wypalają. Ja je kupuję tutaj w lokalnym Ticke Maxie i naprawdę ładnie, delikatnie pachną, czuć je, ale nie ma od tego bólu głowy, tak jak ja to zawsze mówię więc bardzo fajne, bardzo przyjemne świece, też mają taki ładny, minimalistyczny design więc to też mi się podoba no i kolejną świecą o, tu mi się mikrofon zawadził, ok, jestem. Kolejną świecą będzie to świeca Neom, Neom, marka taka dość dobrze znana właśnie tutaj w Anglii, nie wiem jak w Polsce, ale oni mają piękne, takie luksusowe produkty spa. I właśnie świeczka, ta akurat nazywa się Real Luxury i to jest świeczka tak zwana odstresowująca. I te świeczki, zobaczcie jak ona jest tutaj malutka, a ona naprawdę ja jej nie mogłam palić przez dłużej niż 15 minut naraz, tylko musiałam sobie robić 15 minut z tą świeczką przerwa 2-3 godziny i znowu 15 minut. Ten zapach utrzymywał się bardzo długo, był bardzo intensywny. Myślę, że taka świeczka to spokojnie by Wam jakiś wielki, otwarty salon z kuchnią ogarnęła, jeżeli chodzi o, zabie, o zapach, bo naprawdę jest to zabieg zapach. Co ja z tym zabiegiem dzisiaj? Zapach bardzo mocny, no naprawdę uwielbiam, uwielbiam te zapachy dajcie znać czy już mieliście jakieś świeczki marki Neon. no i teraz kolejne produkty do, jeżeli chodzi o ciało, no to oczywiście zestaw do wybielania kości zębowej marki Spotlight Oral Care ja już też nie zliczę przez ile opakowań tych właśnie pasku, paseczków wybielających i past do wybielających do zębów przeszłam, mamy taki zestaw tu mamy o, paseczki, mamy 14 zestawów i ja nie używam ich tak robię sobie takie treatmenty, że robię 14 dni. Podrządek ja sobie takich używam raz w tygodniu, żeby odświeżyć tą kość, wielkości zębowej. I naprawdę bardzo fajnie mi się sprawdza. Nie podrażnia moich dziąseł. Nie mam tych zębów wrażliwych, więc naprawdę, jeżeli poszukiwaliście czegoś do wybielania zębów, no to to jak najbardziej mogłabym Wam polecić. Później mamy cały zestaw produktów, takich miniaturek, próbeczek. Marki Rosafilo. Jeżeli oglądaliście moje wideo o polskich naturalnych markach, no to widzieliście, że ja od marki Rosafilo dostałam naprawdę całą torbę takich właśnie miniaturek do wypróbowania i tutaj miałam chyba same, chyba tylko same masła do ciała, tak, o różnych zapachach i one wszystkie, tu możecie sobie po prostu wybrać zapach, bo one tą bazę mają taką samą. To są tak niesamowicie odżywcze, odżywczo regenerujące masła do ciała, że jeżeli potrzebujecie tak właśnie otulić się, taką, taką właśnie warstwą regenerującą to ciało, no to jak najbardziej Wam polecam. One zostawiają dość tłusty film na skórze po nałożeniu, więc musicie lubić taki efekt. Ja akurat bardzo lubię, no i świetnie się sprawdzają. Przepraszam, bo tu mi coś spada, 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 bo to, no tak jak mówię, właśnie troszeczkę są śliskie te opakowania. No i tutaj mamy jeszcze sole. Sole, do, może ja już to odłożę, żeby nam tutaj nie latało. No i te sole, sole to były akurat różane. Piękne, one tak, o jeszcze nadal, one tu leżały dość długo w tym koszu, a naprawdę jeszcze czuć ten wspaniały zapach to jest taka prawdziwa róża, tutaj nie ma nic sztucznego i tutaj oprócz właśnie tych kamyczków z tych, tych pokruszonej soli mieliśmy też oczywiście płatki róży, tylko że ja właśnie przy tych solach zawsze wspominam, że warto wziąć pod uwagę to, że no mamy tutaj te płatki, które nam się nie rozpuszczą w wodzie, więc musimy pamiętać o jakimś siteczku jak spuszczamy wodę z wanny, żeby nam ta wanna się nie zapchała, ale tak to jest to produkt super no, i ich peelingi do ciała też świetne. Teraz właśnie mam różany i używam na chwilę obecną tego różanego. Kolejny peeling, jak już mowa o peelingach, będzie to peeling do ciała marki Kanu. Nature to jest akurat Mango. Też piękny, taki peeling solny. I tu mamy, mieliśmy tą część taką właśnie peelingującą, a na górze była warstwa olejowa. I to wszystko sobie mieszaliśmy i później taką bardzo przyjemną konsystencją produktu wykonywaliśmy peeling ciała. Świetne, bardzo ładnie pachnie. Ta skóra nam też tak ładnie przez długi czas pachnie właśnie po zrobieniu tego peelingu. No i tutaj już po kąpieli, zrobieniu takiego peelingu ciała nie potrzebujemy żadnego balsamu, bo to ciało też jest takie natłuszczone i odżywione. No i kolejnym produktem, już może zostajemy też przy kąpielach, będzie, będą sole, do, sole takie właśnie zmiękczające do skórę marki Aveda i to jest akurat ta linia Stress Fix, jedna z najbardziej popularnych linii, jeżeli chodzi o markę Aveda, produkty organiczne, naturalne, o naturalnym składzie, no naprawdę piękne, to jest... Ten zapach jest taki, od razu po prostu odpływacie i czujecie się tacy zrelaksowani, wyciszeni. No tutaj no jeszcze to czuć. Po prostu nie potrzeba ich dużo. To jest produkt bardzo wydajny do kąpieli, do moczenia stóp jak najbardziej. No i ja w komplecie z, tą, z tymi właśnie stronami używałam sobie jeszcze balsamu z tej samej linii Stressfix. Jeżeli chodzi o balsamy, to jest taki lotion. No właśnie tak to jest nazwane. Taka emulsja. To ma taką lekką formę emulsji, szybko się wchłaniającą, ale dającą niesamowite uczucie nawilżenia i komfortu dla skóry więc naprawdę jeżeli szukacie produktów naturalnych z dobrym składem, no to Aveda tutaj jak najbardziej powinna Was zainteresować no i kolejnymi produktami, a będą produkty już do kąpieli, też cały czas kąpiel, to jest taki płyn do kąpieli e, Isana e, i to jest płyn do kąpieli na dobranoc zawiera, e, zawiera Olej lawendowy i ekstrakt z wanilii. Powiem Wam, że mój syn uwielbia ten produkt. On uwielbia się kąpać z pianką. Yy, oczywiście nie robimy tego codziennie, ale tak raz na tydzień przygotowujemy taką kąpiel z pianką. No i on się wtedy tą pianą bawi i w ogóle ma fajną, yy, fajny czas, i też lubi bardzo zapach tego. To naprawdę bardzo przyjemnie pachnie. Oczywiście ten płyn do kąpieli. To nie jest jakiś cud, który ma wspaniały skład. Tu mamy SLS-y, sls i tak dalej, ale jeżeli lubicie taką kąpiel z pianką w bardzo przystępnej cenie, no i Sana, Rosman, wiadomo, no to jak najbardziej mogłabym Wam ten płyn do kąpieli polecić. No i do tego mam jeszcze żel pod prysznic, żel pod prysznic hypoalergiczny marki AA. No i tutaj jest to produkt super nawilżający, olejkowy żel pod prysznic z aloesem i olejkiem hochowa, my Beauty Power. Bardzo fajny, przyjemny żel do, do mycia. W bardzo przystępnej cenie. Ja chyba go dorwałam na jakiejś promocji w Rossmanie jakieś 15 zł, coś takiego na pewno nie więcej. Bardzo przyjemny. Właśnie ta olejkowa, taka żelowa forma powoduje to, że to ciało jest takie fajnie nawilżone, odświeżone, czystość przez długie godziny, jak najbardziej. Jak będę jeszcze w Polsce kolejnym razem, czyli będę w Polsce, ale jak będzie ten produkt na promocji, to kupię sobie jeszcze jedno opakowanie. No i ostatni produkt, jeżeli chodzi o ciało, będzie to samo opalacz. Wiecie, że w roku 2022 Wzięłam się za porządne testowanie samoopalaczy. No i jak już pewnie zdarzycie zauważyć, to nie była najlepsza próba, jeżeli chodzi o samoopalacz. Nakładałam sobie wczoraj wieczorem nowy produkt, taki, taki delikatnie brązujący. No i dzisiaj wstaje, a tu wszędzie zacieki. No nic, będę musiała sobie zrobić porządny peeling ciała, no ale tak to jest, jak się testuje różne produkty, czasami wychodzi fajnie, a czasami nie. Wracając do tego ak akurat produktu, jest to Clarence i to jest ten Self Tanning Instant Gel. To jest właśnie taki produkt, samoopalacz w żelu, bardzo łatwy do nałożenia. No nie pachnie zbyt fajnie, on pachnie dość tak intensywnie tym dihydroksacetonem, tym takim specy specyficznym zapachem samoopalacza. Bardzo łatwo się go nakłada. Naprawdę, bardzo łatwo. Nie powoduje smug, jak ten wczorajszy, o którym Wam jeszcze opowiem. Um, I jest w porządku, ale ta opalenizna ma bardzo dużo żółtych podtonów. Jesteśmy taką troszeczkę pomarańczką, bo na przykład ten, który zamieściłam w moich najlepszych produktach roku 2022, ten z Nuskina, ma taką fajną chłodną opalieniznę, taką bardziej naturalną, może z lekko czerwonym podtonem, a tu mamy taką pomarańczkę żółte, żółte podtony. No i ten kolor, ja jeszcze jak tak zakładałam jedną warstwę, co jakiś czas to jeszcze byłam to w stanie ograć, ale do takiego większego używania i dłuższego, no to nie. Zużyłam, był ok, ale raczej do niego nie wrócę, będę wracała do tego z nudzki. Dobrze, kolejna grupa produktów to makijaż. No w tym, w tym temacie to jak zwykle mam najmniej produktów. Trzy produkty. Puder, puder matujący marki Eveline. Mat, fi, mat, My Day to jest Banana Loose Powder. E, powiem Wam, że niby z ryżowym pudrem, a on jakoś tak nie pochłaniał tego sebum. To był taki fajny codzienniaczek, delikatnie matujący puder. E, też fajnie, bo nie robił ciastka. Ale ja jednak, no mam, ja zresztą widzicie nawet w moich filmikach, że w trakcie jak ja nagrywam, to już ta skóra zaczyna mi się wyświecać od tych wszystkich lamp, które mam tutaj pozapalane. One jednak emitują ciepło, oprócz tego, że dają mi światło, no i już ta skóra zaczyna mi się wyświecać, co pewnie widać na niektórych wideo bardziej. I ja potrzebuję takich mocno matujących produktów, szczególnie w mojej strefie T. No ten nie dałby rady przy nagrywaniu. Ale na co dzień jak najbardziej zużyłam. Też produkt w przystępnej cenie. No i dwa podkłady płynne. Mamy tutaj najpierw taki bardziej przystępny cenowo: Eveline. Pewnie wszyscy znają ten podkład bardzo dobrze. Wonder Match. Jest to bardzo fajny podkład na co dzień, ale nie dla osób z cerą mieszaną, przetłuszczającą się w strefie T, taka jak moja. Bo ten produkt wyglądał. Pięknie, ale przez tak 2-3 godziny. Później już się wyświecał i to naprawdę się wyświecał. No i u mnie to no taki na krótko, na 2-3 godzinki ok, ale na cały dzień nie bardzo. Myślę, że jak macie cery suche, mieszane może z nie aż tak przetłuszczającą się strefą te to powinien Wam przypasować. On się bardzo ładnie wtapia w skórę, bardzo ładnie wygląda na tej skórze, tak naturalnie. Nie ciastkuje się, nie waży się, bardzo lekko nakłada się na niego inne produkty kremowe, ładnie łączy się z różnymi korektorami pod oczami. Naprawdę, jeżeli miałby dłuższe takie właściwości utrzymujące ten mat na skórze, no to bardzo bym się z nim polubiła. Na chwilę obecną mam inne, które testuję, więc na razie nie będę sobie kupowała, kolejnej sztuki. No i um, taki podkład, który na początku mnie zachwycił, a później... Był dramat. No to jest Dior Forever. I w ogóle ta przygoda, przygoda z tym podkładem zaczęła się od tego, że w którym sklepie albo w, przy którym zamówieniu dostałam próbkę Dior Forever Glow. I tamten sprawdzał mi się świetnie. Używałam go tak na 3-4 razy, miałam tą próbkę. Więc to była taka spora próbka. I był świetny, ale mówię, Glow, no to nadaje rozświetlenie. To wezmę sobie, jak będę kupowała sobie pełne opakowanie, to ten matujący Forever. I to jest w ogóle już jego starsza wersja. Bo teraz oni zmienili trochę prawdopodobnie formułę oraz też opakowanie tego produktu i zaczęłam go używać. No i na początku, oczywiście, Dior, no to na pewno będzie super, ale po paru dniach tak się przyglądam swojej skórze i tak. Hmm, co tu jest nie tak? A może użyłam złego kremu albo złego pudru? No nic, i tak zaczęłam się coraz więcej i bardziej temu przyglądać i zauważyłam, że ten podkład on się po prostu tak na skórze waży. On tak siedział na skórze, nie wtapiał się w nią, tylko na niej siedział. Mam nadzieję, że wiecie, wiecie o co mi chodzi. No nie wyglądał za fajnie i też tak wchodził trochę w zmarszczki, tutaj na przykład te bruzdy nosowo-wargowe na moim czole, nie do końca zużyłam, ale nie będę kupowała kolejnego opakowania. No dobrze, no to by było wszystko, jeżeli chodzi o makijaż, to teraz może przejdźmy sobie do produktów, do włosów. Tutaj też znalazło się kilka bardzo fajnych produktów. Chyba wszystkie, tak, wszystkie mi się sprawdziły. Zacznijmy może od mycia tych włosów, i tutaj mam jeden szampon marki Anwen. Hair Me More. Jest to szampon zwiększający objętość włosów. Był to pierwszy tego typu szampon, który, przy którym ja naprawdę czułam, że bardzo mocno. Oczyszcza włosy, więc wręcz za pierwszym razem wie o kurcze. One są jakieś takie tempe, suche, a on po prostu wypłukiwał z nich wszystkie produkty do stylizacji przede wszystkim włosów. Ale jak po tym szamponie, który tak właśnie robił mi te włosy takie dość suche w dotyku, pozornie oczywiście, nakładałam sobie tą odżywkę, emolientowa róża, odżywka do włosów o wysokiej porowatości. No, to to kombo po prostu. Włosy były wspaniałe, sypkie, ale nie takie sypkie jak u dziecka, tylko takie e, no, piękne, zdrowe. E, bardzo łatwo się je układało, stylizowało, nie oklapywały, nie przetłuszczały się. No, naprawdę, te dwa produkty razem sprawdzały mi się wyśmienicie. Do moich takich cienkich, farbowanych, rozjaśnianych włosów. Super i na pewno będę jeszcze do tego kombo wracać. Kolejnym produktem. Jeżeli chodzi o włosy, maska. Maska do włosów Kerastas. Wiecie, że ja uwielbiam produkty marki Kerastas. Jakiejkolwiek maski nie używam, ja bardzo je lubię. Uwielbiam zapach, to, że są to produkty bardzo wydajne. Włosy po nich też się świetnie zachowują, pięknie pachną przez długie godziny. Tutaj akurat miałam z tej serii Nutritive i naprawdę świetne, świetne produkty. Polecam. No i do tego jeszcze mieliśmy też maskę. Tak, maska, maska nawilżająca Olaplex. Ja bardzo lubię łączyć sobie Olaplex numerek 0 z numerem 3, ale kupiłam sobie w takim zestawie także z maską. Maska nawilżająca. I ta maseczka, jak ją używałam jako jedynej samej maseczki po myciu włosów, to ona jednak mi te włosy troszeczkę przeciążała. Moje włosy jednak chyba są troszeczkę za cienkie, za delikatne dla tej maseczki, ale jak ja jej używałam i jak mi ona się, w jakim celu ona mi się sprawdzała, a najlepiej to było podczas olejowania włosów do emulgowania oleju. I w tym celu sprawiała, sprawdzała się idealnie. Więc bardzo fajna, wydajna też, bo takie dwie pompki spokojnie Wam wystarczą. I też, jeżeli macie włosy pewnie grubsze, to jeszcze lepiej by się tutaj ona sprawdzała. No i do tego mamy jeszcze produkty do stylizacji. A jeszcze, może zanim do stylizacji to wcierka. Wcierka do włosów Natural Me. Tutaj akurat ta zielona. Ja, wiecie, że ja uwielbiam wcierki do włosów Natural Me, tak samo jak Uwielbiam ich olejki, które zresztą pewnie będą w pielęgnacji twarzy. I ta wcielka sprawdza mi się świetnie. Jeszcze teraz poprawili to opakowanie. Mamy tutaj taki fajny atomizer, którym można sobie bardzo łatwo, szybciutko rozprowadzić produkt na skalpie, na skórze głowy, wmasować i rzeczywiście, jak używam tej wcierki, to widzę widzę różnicę. No i produkty do stylizacji włosów, oczywiście, suchy szampon na wykończenie, Batist, ten brązowy, już przeszły. Mam przez kilka opakowań tego szamponu. Świetnie mi się sprawdza. Naprawdę podstawowy, a bardzo dobry szampon. Ten akurat zwiększa też objętość. No i dwa produkty do stylizacji włosów. Pierwszy z nich to jest kolejny produkt marki Anwen. znalazł się on też zresztą na podium, jeżeli chodzi o najlepsze kosmetyki do włosów 2022, bo jest to mgiełka unosząca włosy od nasad. Wiecie, że ja muszę troszeczkę używać tych muszę. No nie muszę, ale chcę używać Produktów, które unoszą mi te włosy od nasady, no bo ja jednak ich mam mało. One są cienkie, oklapnięte i tak nie wyglądają za ciekawie. Więc tam mgiełka, ona ma tak leciutką konsystencję, w ogóle nie skleja włosów, nie potrzebujemy jej dużo, a na niej potrafimy uzyskać naprawdę mega volume polecam, naprawdę polecam, też bardzo przystępna cenowo, bo chyba około 20 zł, 22 chyba na promocji, naprawdę świetny produkt, no i ostatni produkt już do stylizacji na dziś, do stylizacji włosów, będzie to pianka Phnomolient z Avedy. I tutaj w przeciwieństwie jak do tego sprayu, tej mgiełki z anwentu uzyskamy dużą objętość, to tutaj to utrwalenie jest minimalne. Jeżeli potrzebujecie tylko takiego delikatnego Delikatnego utrwalenia, delikatnego ujarzmienia tych włosów, no to ta pianka będzie świetna, ale jeżeli spodziewacie się po tej piance, że ona da Wam niesamowity wolium, niesamowitą objętość, no to tutaj tak nie będzie. Bardzo lekka, bardzo delikatna pianka, więc tak, jeżeli poszukujecie czegoś takiego, to jak najbardziej. No i teraz już ostatnia grupa kosmetyków na dziś będą to produkty do pielęgnacji twarzy, szyi oraz dekoltu. No dobrze, a więc teraz produkty do twarzy i tutaj zaczniemy sobie może od produktów myjących. Tak jak przebiega u mnie ten proces pielęgnacji i tutaj mamy żel myjący do twarzy, też już wielokrotnie pokazywany na moim kanale. Ja uwielbiam ten żel z La Roche Posay Effaclar, taki żel myjący do myjący oczyszczający do skóry mieszanej i wrażliwej. Świetny, bardzo dobrze mi się sprawdza i już też widzieliście go wielokrotnie w moich filmikach i na pewno będę kupowała sobie kolejne opakowanie. No i teraz jeżeli chodzi o taką pierwszą fazę mycia, oczyszczania, czyli demakijażu, to mamy płyn micelarny, płyn micelarny Eveline ten czarny, też go już zachwalałam na kanale, świetny płyn micelarny do domywania takiego opornego makijażu, gdzieś tam pomiędzy rzęs, czy do przecierania całej twarzy, a później mycia na przykład tym żelem. To naprawdę świetny produkt. Polecam, jeżeli jeszcze nie próbowaliście, i też bardzo przystępna cena, jeżeli potrzebuje sobie domyć same oczy bądź też w gabinecie dla klientek to też bardzo lubię ten clinic Take The Day Off on był ze mną na, na wakacjach używam go głównie latem bardzo fajny, delikatny, nie szczypie w oczy, te oczy po użyciu tego produktu nie widzimy jak za mgłą, więc naprawdę bardzo fajny produkt, ja też lubię ten ich balsam taki w słoiczku z tej właśnie serii później jeżeli chodzi o balsamy do demakijażu no tutaj mam krem, który już chyba nie jest dostępny w sprzedaży marki Kate Somerville. Gdzieś go odkopałam w jakichś próbkach, miniaturkach i go w końcu zużyłam. Cold Cream bardzo też fajny, taki gęsty krem do demakijażu. I teraz produkty do już też toniki. Tonik złuszczający ULE hendricksen tak, tak się chyba to powinno czytać. Dajcie znać. Glow to O. Peeling złuszczający z kwasami. Aha, bardzo fajny, delikatny. Nie mrowił zbytnio, tak delikatnie może mrowił w, w skórę, ale bardzo fajnie, właśnie rozjaśnia, ujednolica ten koloryt skóry. No i rzeczywiście też delikatnie złuszczał. No i kolejnym produktem będzie to Hydrolat. Hydrolat z ziaren kawy marki Lale Naturalne. Ja go tak zużyłam. Może dotąd, bo... Ja uwielbiam produkty marki Lale Naturalne, zresztą zobaczycie ich tutaj kilka, tylko problem z nim jest taki, że on miał bardzo krótką datę przydatności i przy takiej ilości produktów, jakich ja testuję, używam, no to czasami jest mi trudno je użyć, bo na przykład ten, tak, 4 miesiące od otwarcia, a miałam go już dość długo, dłużej, koło roku. No na pewno, już ta data dawno minęła i ten zapach już też zaczął się robić taki troszeczkę, na to jest zawsze oznaka tego, że no już lepiej go nie używać. No i niestety muszę się z nim rozstać świetny aromat kawy, takiej prawdziwej mielonej kawy, naprawdę świetny produkt, taki pobudzający na rano i też świetnie taki dotleniający, odświeżający, nawilżający. Dalej mamy krem pod oczy, krem pod oczy marki Aveda Botanical Kinetics linia i to jest energetyzujący krem pod oczy, też z kofeiną. Świetnie świetny, taki na co dzień, nie podrażniający oczu, bardzo ładnie go je nawilżające, tutaj nawilżający tę okolicę no bardzo fajny, przyjemny do stosowania produkt z naturalnym składem. No i teraz dalej mamy chyba, co? Może sera, bo tak jak idziemy po kolei, no to serum i tutaj tych ser mam kilka. Serum takie rozświetlające, ujedn ujednolicające kolory skóry, ren, też kosmetyki naturalne. One są nazywane Clean Skin ale ja tak za bardzo nie lubię używać tego stwierdzenia Clean Skin No mniejsza o to. Ten produkt produkt świetny, też właśnie delikatne, takie ujednolicające działanie na skórę, rozświetlające. Bardzo go lubiłam. Mam już kolejne opakowanie, też już gdzieś tam jestem mniej więcej w połowie zużycia. No i kolejnym serum, którego używałam, była to jakaś mini próbka chyba, z którego jest Look Fantastic Beauty Boxów. Decorte Liposome Advanced, takie serum naprawcze. I tutaj mamy tą właśnie formę liposomów, które dostarczają nam te Składniki aktywne. One wtedy mają lepiej i głębiej penetrować w głąb skóry. I też bardzo fajne, lekkie, takie fajnie działające, napinające to o takim właśnie działaniu anti-aging serum. To była tylko malutka próbeczka. Wystarczyła mi ona na jakieś tam. 6, 7 użyć, no może kilka więcej. Bardzo fajne serum. Muszę sobie sprawdzić jego cenę, bo myślę, że może być ono dość drogie. Jeżeli nie będzie zbyt drogie, to sobie kupię pełnowymiarowe opakowanie tego serum, bo naprawdę bardzo fajnie mi się yy, sprawdzało. Kolejnym serum, które używałam, było to serum marki Samarite pierwsze w ogóle moje moja styczność z tą marką i to jest to Divine Secret Serum i to serum jest napakowane składnikami aktywnymi bardzo dobry skład z tym, że to serum, może porozmawiajmy o tym serum, bo ja słyszałam wiele zachwytów na temat tego serum i samo działanie było też fajne, ale na co tutaj, jakie problemy napotkałam przede wszystkim opakowanie butelka z pipetką było mi bardzo ciężko Zużyć ten produkt do końca. A jest to serum, taka buteleczka, to jest koszt około 300 zł, powiedzmy, plus minus. Więc mm, ciężko było go wydobyć do końca, a przy takiej sumie, jak powiedzmy taką sumę za serum, no to chcę mieć pewność, że zużyliśmy wszystko być może marka poprawi to podanie. Do tego, co jeszcze, tego serum nie, powinien, nie powinniśmy stosować z produktami olejowymi. I ja zazwyczaj sobie robię taką pielęgnację kanapkową na wieczór i lubię ją wykończyć takim produktem olejkowym, bogatszym, jeżeli chodzi o konsystencję i formułę, a tutaj to serum już by się z tym gryzło. Więc ciężko mi było ograć to serum wieczorem. Rano je czasami nakładałam, ale znowu jak nakładam rano pod jakiś lekki krem nawierzający, to skóra mi się wyświecała. Więc było to serum bardziej dla mnie nocne. No i tak miałam kilka po prostu problemów z tym serum, więc nie wiem czy do niego wrócę. Samo działanie w porządku, ale nie zrobiło na mnie takiego efektu wow jak na przykład sera z Dermaquest. Więc było, zużyłam, nie było złe. Dajcie znać, czy używaliście tego serum i co na jego temat sądzicie. Kolejne serum i yy, to też takie no fajne, ale znam lepsze. Było to serum z retinalem marki Medic Aid i to jest akurat Crystal Retinal numer 6. Świetne podanie, pompeczka. Można było zużyć totalnie produkt do końca. Ale jednak ja tęskniłam za Dermaquest Texture Serum. Tamto połączenie e, glikolu i retinolu e, daje mi dużo lepsze i dużo szybsze rezultaty. Tutaj chciałam przede wszystkim spróbować produktu z retinalem. Nie podrażniał rzeczywiście, bardzo szybko się fajnie wchłaniał, rozjaśniał rzeczywiście tą skórę, ale jednak po serum z Dermaquestu widzę różnicę I otworzyłam sobie opakowanie z dwa tygodnie temu nowe. Użyłam dwa razy i od razu, nie no to jest jednak serum. Tutaj widać różnicę, widać to wygładzenie, nawilżenie, odżywienie tej skóry od razu po, po, uży po dwóch użyciach, więc no tutaj okej, okay, ale jednak to serum z DermaQuestu. No i dalej le lecąc mamy peeling, peeling mik mikroziarnisty fitoaktywny marki e, Uzdrowisko. I wiecie, że ja nie bardzo lubię się z peelingami, które mają drobinki, jeżeli chodzi o twarz, szyję, dekolt, ciało, tak, ale tutaj wolę peelingi enzymatyczne, toniki kwasowe, e, zabiegi kwasowe, ale ten peeling, dostałam go, pierwsze opakowanie tego peelingu, bo to jest chyba moje już drugie, dostałam od mojej siostry i tak mówię, mm, Zobaczę, zobaczę. I tak go niepewnie nałożyłam na twarz, ale te drobinki. One są tak malutkie, to jest taki piaseczek, że naprawdę ciężko byłoby sobie z nimi zrobić krzywdę, a dają nam piękne uczucie wygładzenia, złuszczenia, takiego fajnego. Taka ta skóra jest tak świetnie przygotowana na kolejne etapy zabiegu. No naprawdę bardzo się polubiłam z tym peelingiem, no i zapach. Uzdrowisko umie w zapachy. Po prostu oni tworzą te specyfne, są takie zapachy łąki, świeżych kwiatów, takich polnych kwiatów, piękne, piękne, naprawdę polecam się zainteresować. Ja bardzo polubiłam się z tym peelingiem i mam już kolejne opakowanie w użyciu. No i teraz mamy olejek. Mówiłam Wam, że nie może być holu em, takiego projektu Denko bez olejku z marki 4. Ja uwielbiam ich olejki. Wszystkie tak naprawdę olejki. To jest akurat olejek z pestek truskawek. Mmm, polecany dla cery dojrzałej. Regeneruje nawilża i chroni, i właśnie to robi. Uwielbiam ten olejek za jego wielofunkcyjność. Ja tych olejków używam do masażu, jako produkt wykańczający moją pięknację wieczorną, do olejowania włosów na całe ciało, jakbyśmy chcieli. Naprawdę świetne. Polecam się zainteresować, i myślę, że największy wybór tych produktów marki Natural Me ma super farm. Dobrze, słuchajcie, jestem, bo aż mi się bateria wyładowała, tyle do Was dzisiaj gadam. Rozmawialiśmy o tym olejku z Natural Me, a teraz kolejny produkt będzie to maseczka. Maseczka, która też znalazła się na podium, jeżeli chodzi o kosmetyki roku 2022. I Jest to maseczka z białą herbatą marki Norel Dr. Wilch z tej serii Anti-Age. To jest maseczka, która zrobi Wam robotę od razu, po jednym użyciu. I też tej maseczki można używać w róż na różne sposoby, bo można sobie ją nałożyć i zostawić na noc. Um Później można ją sobie nałożyć i po 20 minutach delikatnie usunąć na przykład szmatką muślinową, bądź też po prostu zmyć i kontynuować dalej swoją pielęgnację, ale ja najbardziej uwielbiam jej używać jako maseczki do automasażu twarzy Szyi dekoldu, bo ta maseczka na początku ma taką kremową konsystencję. Zresztą pokazywałam ją też wam w akcji w jednym z moich ostatnich filmików na Instagramie, gdzie to razem szykowaliśmy się na Sylwestra i tam też używam. Tej maseczki w takiej roli, że najpierw ją masowałam przez około 10 minut, a później zostawiłam na dodatkowe 5 minut na twarzy i zmyłam. No i ta maseczka na początku ma taką kremową konsystencję, a później pod wpływem ciepła i masażu zamienia się w bardziej taki olejek, który daje nam świetny poślizg, jeśli chodzi o masaż. No i po tej maseczce skóra jest taka wypełniona, soczysta. Odżywiona, Taka, ta elastyczność tej skóry jest zupełnie inna. Koloryt skóry jest wyrównany, no naprawdę świetne działanie. Spróbujcie sobie tej maseczki. I tutaj niezależnie jaki macie rodzaj skóry, po prostu ona sprawdzi się dla wszystkich cer, używam jej też u mnie w gabinecie, więc naprawdę na wielu klientkach sprawdza się niesamowicie. No i kolejne produkty będą to. Kremy. Przez tych kremów troszkę przeszłam. I może zaczniemy sobie od kremów marki Lale Naturalne. I tutaj mamy pierwszy krem marki Lale Naturalne z jedwabiem. Jaśminowy krem z ekstraktem z jedwabiu. No i tutaj ten krem sprawdzał się świetnie, ale to był krem już dla mnie za tłusty, za bogaty, jeżeli chodzi o korzystanie z niego na dzień. Więc ten krem wykorzystywałam głównie w mojej pielęgnacji wieczornej. Czornej. Wykań, wykańczając moją pielęgnację właśnie tym kremem, świetnie się sprawdzał dla cer dojrzałych, takich 35 40 plus, jak najbardziej bym Wam mogła go polecić, no i kolejny krem marki takiej siostrzanej Lale, Frojo Frojo dajcie znać jak się powinno to wymawiać krem do twarzy, pietruszka, mango i multiwitamina, i to jest już krem przeznaczony dla cery mieszanej i on sprawdził mi się wyśmienicie tu mi go jeszcze troszeczkę zostało ale ten używałam tak codziennie. Tu też jest 4 miesiące od otwarcia. Świetny. Bardzo ładnie nawilżał, lekko matowił tą skórę. E, pięknie pachniał, świetnie zachowywał się pod makijażem. No, na, znaczy makijaż na nim też bardzo ładnie się zachowywał, więc naprawdę świetny taki krem przyjemny do używania no bo ten zapach mango tutaj jest super, no i kolejne dwa produkty, krem bielenda vegan Musli. taki krem właśnie dla cery mieszanej tłustej i wrażliwej, no i jest to krem matujący, też bardzo fajna, lekka konsystencja, no tylko że ja o tym kremie zapomniałam no i jeszcze by to trochę zostało ale to już, to już pewnie się nie nadaje do użycia, chociaż jeszcze termin ma dobry bo do czerwca 2020 23, ale tutaj już nie, już za długo był otwarty bardzo fajnie mi się sprawdzał taki właśnie nawilżający, lekko matujący krem, ale kremem który sprawdzał mi się najlepiej i na pewno do niego wrócę, to też będzie Bielenda, ale to już jest ta seria Skin Clinic Professional i to jest Super Power Mezo Cream to jest świetne, jak ten krem nawilża, nie przeciąża, nie wyswieca się w ciągu dnia i podkład, cały w ogóle makijaż świetnie na nim się trzyma. No za taką cenę, bo to pewnie będzie cena 20 zł, maksymum 20 kilka, poszukam gdzieś na internecie, to. To jest niesamowite, jak ten krem się zachowuje i rzeczywiście tak ładnie napina tą skórę, ale nie czujemy, nie mam tego efektu ściągnięcia. Mamy fajne nawilżenie, naprawdę ta taka fuksjowa, różowa seria, bo miałam też niebieską, tą bardziej nawilżającą z tej serii, tę wersję, ale nie, ten, ten fuksjowy sprawdzał mi się dużo lepiej. No i ostatnia podgrupa w tej kategorii będą to maseczki no i maseczki do, na no okolice oczu, dosłownie dzisiaj używałam maseczki SANEF MED i to jest ta maseczka taka złota Wonder Woman em, która świetnie się sprawdza jeżeli potrzebujemy mamy takie zmęczone oczy, lekko zapuchnięte albo chcemy po prostu żeby ta okolica oczu była tak ładnie odświeżona, wygładzona, napięta przed jakimś większym wyjściem no to te maseczki sprawdzają się pięknie e, wspaniale, one też pięknie nie przylegają do skóry, to chciałam powiedzieć, bo one bardzo ładnie właśnie okalają tą okolicę oka i ładnie leżą na tej skórze, nie ślizgają się, więc naprawdę bardzo mogę Wam je polecić. Ja swoje kupuję w drogerii Super Farm. No, i teraz e, maseczki. No, tutaj to mamy cały przekrój masek algowych. To jest lata moja łyżeczka, dozownik. E, tu mamy oczywiście antyoksydacyjną maskę z e, e, Akai Berry, z jagodami Akai. Tu mamy z ogórkiem i aloesem pięknie pachnące takie algowo-żelowe maseczki. A tu już typowo takie algowe. Mamy diamentową. Ja bardzo tą diamentową lubię. Oraz ze złotem koloidalnym takie anti-aging naprawdę maski algowe warte są tego zachodu, tego całego mieszania, przygotowywania odpowiedniej konsystencji, jak już raz załapiemy jak to robić to nie wrócimy już do normalnych maseczek, bo algi dają nam takie uczucie ukojenia, nawilżenia, odświeżenia, no i to uczucie tej, tej takiej świeżej skóry po alga jest naprawdę świetne, tu by moje klientki mogły polecieć, bo ja właśnie też masek algowych bardzo często używam w moim gabinecie. Ja akurat bardzo lubię te maseczki algowe z marki Bielenda Professional. Wow, trochę się tego nazbierało, co? Przerobiliśmy dziś ponad 50 produktów? Większość z nich naprawdę dobrze mi się sprawdziła i mam nadzieję, że każdy z Was znalazł tu coś interesującego dla siebie. Oczywiście piszcie w komentarzach, czy używaliście już któregoś z wymienionych dziś produktów i co na ich temat sądzicie. A także dajcie znać, co Wam się ostatnio tak najlepiej sprawdziło, jeśli chodzi o świat kosmetyki. Czekam na Wasze komentarze, a ode mnie to już wszystko na dziś. Dziękuję wam bardzo za wspólnie spędzony czas oraz za waszą uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Pa.